Rok temu mieliśmy okrągłą, w pewnym sensie okrągłą rocznicę istnienia uczelni, 15, i postanowiliśmy uczcić się właśnie takim biegiem. Ten bieg spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem uczestników. Organizatorzy też bardzo byli podekscytowani, bardzo wszyscy zaangażowani w to. Byli tak zadowoleni z tego, co wyszło nam rok temu, że ustaliliśmy, że co roku z okazji każdej kolejnej rocznicy istnienia uczelni będziemy organizować taki bieg. Mieliśmy biegać w kwietniu, ale z wiadomych względów to się nie udało. Przełożyliśmy to na właśnie dzień dzisiejszy. W międzyczasie nie było wiadomo, czy nam się uda to zorganizować, bo tak naprawdę od niedawna dopuszczono tego typu imprezy. Na początku limity były mniejsze, teraz biegi można organizować do 250 uczestników, a więc nam to spokojnie wystarczyło. Cieszyliśmy się, że możemy. Wprawdzie może mamy pewne ograniczenia, musimy zapewnić odpowiednie warunki, nie możemy na przykład zapewnić tego, co w zeszłym roku robiło taką furorę, jak na przykład masaże dla uczestników, jak dodatkowe poczęstunki i tak dalej. Ze względu na ograniczenie ryzyka jednak postanowiliśmy zostawić to, co najważniejsze, ale udało się, także mam nadzieję, że mimo wszystko uczestnicy będą zadowoleni. 3, 2, pobiegli! Dwie pętle przygotowaliśmy, dwa odcinki dla biegających, czyli odległość 5 km to dla tych, którzy rozpoczynają zabawę w bieganie. Tu może wystartować każdy, nawet dziecko. Natomiast na 10 km bieg tutaj już trzeba mieć 16 lat, zgodę rodziców lub pełnoletność. Ścigamy się to tak w nawiasie, bo tak naprawdę to jest impreza dla amatorów. Ktoś musi być pierwszy, ktoś musi być ostatni, ale pamiętamy o wszystkich. Dla wszystkich mamy medale, dla wszystkich mamy wodę na trasie. No, z powodu tego COVID-u mamy troszeczkę obłoszczeń, ale najważniejsze, że bieg się odbył. Mamy ten limit 200 osób na biegu i tyle, i tyluż mamy zawodników zgłoszonych, opłaconych, także to jest cykliczna impreza, na pewno odbędzie się w kwietniu 2021 roku. Mamy taką oczywiście nadzieję, wszystko zgodnie z planem. Pogoda dopisuje, nawet jakby nie dopisowała, to biegacze biegają o każdej porze. Co tu więcej powiedzieć? Bardzo dobra organizacja, zresztą to będzie widać na zdjęciach, na starcie. Trasa bardzo dobrze oznakowana, zabezpieczona. Tu możemy bardzo podziękować władzom miasta, bo też pan prezydent miasta do tego się przyłożył na zasadzie wsparcia finansowego. Policja, wszystkie służby bardzo nam pomagają, także super. Ja tylko jako dyrektor organizacyjny zawsze mówię, zapraszam wszystkich, biegajmy dla zdrowia. Emocje od startu do mety, ze względu na to, że jest to krótki bieg na dystansie 5 km. Po ostatnich mistrzostwach Polski Masters, gdzie zdobyłem dwa srebrne medale na 5 km i na 10, postanowiłem przyjechać tutaj do Łomży, pomimo że mam 300 km, bo pochodzę z małej miejscowości Kurzętnik w warmińsko-mazurskim. I po prostu chciałem zobaczyć, co będzie na ulicy. No troszkę dzisiaj przeszkodził wiatr. Ze względu na to, że trasa dosyć płaska, ale wiatr troszkę nas przytrzymał. Ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony, bo dało się po prostu wygrać. W sumie emocje były bardzo duże, bo pierwszy raz startowałam tutaj. Ale ogólnie startuję w różnych zawodach, więc nie jest to już mój pierwszy raz. Znaczy, kiedyś trenowałam, ale przestałam. No ale znowu wróciłam do biegania, już tylko amatorsko. Już rozpoczęcie było sezonu, za 2 tygodnie startuję w Białymstoku, więc mam kolejny start. No i zobaczymy, co tam dalej będzie. Cieszę się, że udało mi się dzisiaj wygrać. To jest moje już drugie zwycięstwo w tym roku, bo za dużo tych biegów nie miałem. No i jestem szczęśliwy, tak? Trasa jest dosyć fajna, bo na początku tak się dosyć długo zbiega, a później w drugą stronę jest lekki podbieg. Jak trzeba zbiec, to i trzeba biec. Ale trasa sprzyja do dobrych wyników. Można biegać dosyć szybko na tej trasie. Jak było trenujesz? Jak trenujesz?
To znaczy ja już od dziecka, można powiedzieć, że trenuję. Tak bardziej na poważnie to może 12 lat. Udawało mi się dosyć dobre też i rezultaty, miejsca zajmować. 4 razy pod rząd byłem najszybszym białostoczaninem. A tak jak biegałem w szkole średniej, to zajmowałem zawsze gdzieś tak w połowie stawki, byłem na Mistrzostwach Polski. Także już dosyć długo biegam. W biegu na 5 km nie mamy kategorii, jest, bo tam jest taki limit 50 osób i tam walczymy o nagrody 3 kobiety i 3 mężczyźni, czyli 1, 2, 3 do, tak jak zwykle, zwycięzcy. Natomiast kategorie na 10 km są co 5 lat, czyli tych kategorii jest aż 11 i dla wszystkich są przygotowane puchary i nagrody rzeczowe. Oczywiście skromniejsze, bo tych nagród jest ogólnie 66, także a na 150 zawodników to naprawdę jest bardzo dużo. A przede wszystkim zachęcam do zabawy, bo bieganie to samo w sobie jest zabawa i przyjemność. Paweł Chrygo zrobił czas 35 minut, 36 sekund i 76 setnych. A Józka Andrzejczuka. Chciałbym się powiedzieć, że panowie się znają jak koledzy z boiska.